Od 2019 roku Fundacja Aleny Grechowskiej współpracuje ściśle z specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach. Nasza współpraca idzie wieloetapowo, wielotorowo. Pierwszą rzeczą to jest mieszkanie treningowe, które fundacja nasza udostępnia dla uczniów i podopiecznych ośrodka, gdzie systematycznie przy pomocy nauczycieli, terapeutów, pracowników właśnie szkoły, jej uczniowie uczą się codziennych obowiązków. Tam zdobywają praktyczne umiejętności gospodarowania domem, budżetem domowym oraz codzienne czynności, jakie każdy z nas wykonuje w tym zakresie. Drugą formą współpracy są to praktyki. Też od września już 2019 roku uczniowie szkoły specjalnej dwa razy w tygodniu uczęszczają na praktyki do naszych pracowni w Siedlcach. Przez okres pandemii ten proces był troszeczkę zachwiany, natomiast już od kilku tygodni wróciliśmy regularnie i tak cały czas się dzieje. No, możemy też się pochwalić, że absolwenci szkoły również bardzo szybko znajdują u nas zatrudnienie. Między innymi Patrycja Bachuta jest absolwentką właśnie szkoły specjalnej, która tuż po zakończeniu nauki dwa lata temu od 1 lipca zaczęła pracę w fundacji. Również dzisiaj przy okazji uroczystości zakończenia roku szkolnego zaproponowaliśmy takie od razu bezpośrednie zatrudnienie trzem absolwentom, których znamy, z którymi mieliśmy już kontakt i którzy też byli rekomendowani przez nauczycieli i wychowawców, że znając też nasz profil działalności, to co robimy, z powodzeniem dadzą sobie w tej pracy radę. Natomiast jesteśmy też otwarci na innych uczniów, na absolwentów pozostałych, gdzie mogą przyjść, spróbować swoich sił na stażach, żeby zobaczyć, jak ta praca wygląda, na czym ona polega i czego wymagamy tak naprawdę, ponieważ pamiętajmy, że to jest praca, my zatrudniamy i każdy nasz pracownik ma swoje prawa, ale ma też swoje obowiązki.